Bartek Badyński, sprawymarketing.pl. Wojciech Czart, Uniwersytet Adama Mickiewicza. Michał Paszyn, także ten sam uniwersytet. Jak widzicie, dzisiaj jestem w barwach narodowych i będziemy się chwalić występem Polaków, nie w Rio, ale w konkursie Google Online Marketing Challenge. I powiedzmy sobie na początek, czym jest Google Online Marketing Challenge? Google Online Marketing Challenge to jest konkurs, który jest skierowany do środowisk akademickich. Jeden z największych konkursów marketingu internetowego, międzynarodowy konkurs, w którym mogą uczestniczyć studenci, doktoranci, niekoniecznie zajmujący się czy studiujący marketing internetowy, praktycznie każdy student, każdy doktorant, niezależnie od wydziału, kierunku czy uczelni, może wziąć udział w tym konkursie. I jest to konkurs, który daje możliwości właśnie sprawdzenia praktycznej wiedzy wcześniej zdobytej teoretycznej. Dzięki temu konkursowi studenci mają możliwość sprawdzenia w praktyce praktycznie na realnym rynku, dlatego że zespół, który przygotowuje kampanię w systemie właśnie Google AdWords, przygotowuje tą kampanię dla realnej firmy, rzeczywistej firmy, którą z jednej strony oczywiście zespół wybierze do przeprowadzenia kampanii, a z drugiej strony firma zgodzi się, czy wybierze ten zespół do przeprowadzenia tej kampanii. Okej, okay. Czyli mamy konkurs polegający na uruchomieniu kampanii AdWords. Może ten konkurs organizować, znaczy wziąć udział w tym konkursie może każdy student, tak? To... Każdy student, warunek jest tylko taki, że oczywiście w momencie uruchomienia 3-tygodniowej kampanii, dlatego że sama aktywna kampania może trwać maksymalnie 3 tygodnie. W tym czasie członkowie zespołu muszą mieć aktywny status studenta. Oprócz tego studenci muszą być reprezentowani przez jakiegoś opiekuna, pracownika uczelni wyższej, który potwierdza afiliację tego zespołu do jakiejś uczelni wyższej. Okej. A skąd się w ogóle wziął pomysł na Google Online Marketing Challenge? To bardzo ciekawa historia, Bartku. Zresztą, który też byłeś zaangażowany, dlatego że w 2008 roku rozpoczęliśmy właśnie prowadzenie zajęć z marketingu internetowego. A że Google był już wtedy prominentny, jeżeli chodzi o tę branżę. Pamiętasz, Bartku, że byłeś wtedy Google Seminar liderem, jednym z pierwszych właśnie w Polsce i ja zwróciłem się do ciebie z prośbą, z pytaniem w zasadzie, czy istnieje jakaś możliwość na współpracę ośrodków akademickich z Google. I to właśnie wtedy zaproponowałeś udział w konkursie Google Online Marketing Challenge, w którym to w tym roku właśnie my startowaliśmy, była to druga edycja tego konkursu. Okej, czyli od 2008 roku, rok w rok, ty jako reprezentant Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, rok w rok organizujesz grupę studentów, którzy biorą udział w tym konkursie. Dokładnie, wykorzystaliśmy wtedy to, że mieliśmy rozwinięty kierunek informatyki stosowanej na Wydziale Fizyki. Studentów, którzy... Początkowo nie bardzo jakoś tak ufali możliwości zdobycia jakichś wysokich pozycji w tym konkursie. To był konkurs międzynarodowy, gdzie masę zespołów i uczelni, które w marketingu jako takim, czy uczelni ekonomicznych startowało, więc początkowo z pewną taką nieśmiałością podeszliśmy do tego tematu, ale szybko się okazało już po pierwszych rezultatach w 2009 roku nasi studenci doszli do półfinału, więc to był już ogromny już na początek. Sukces. Generalnie to też można powiedzieć, że Polska mocnymi studentami, jeśli chodzi o kampanię AdWords, stoi. Tak? Jak najbardziej. Problemem naszych studentów, szczególnie w tej początkowej fazie, było przede wszystkim tylko zmotywowanie i wiara w to, że możemy osiągnąć sukces. Natomiast bardzo pracowici, bardzo inteligentni, jeżeli wiedzą, że rzeczywiście jakaś praca, wysiłek przynosi sens, bardzo się angażują, zresztą efekty nasze przez te... Ile to gdzieś? Chyba 8 lat udziału w konkursie. 5 razy byliśmy w top 5, 9 razy w top 15. Można tutaj wspomnieć też, że właśnie w 2010 roku, kiedy nasz zespół trafił do top 5, był to region, znaczy w ogóle może wspomnę tylko o tym, że uczestnicy konkursu, cały świat jest podzielony na obecnie 4 regiony. Jednym z nich to jest Europa, kolejne to są obie Ameryki, Azja, Pacyfik, Bliski Wschód i Afryka.
Natomiast w 2010 roku jeszcze Europa była łącznie połączona z Bliskim Wschodem i Afryką, więc to był jeden taki makroregion, w którym udało nam się zdobyć właśnie te laury. Mhm. Finalisty w top 5 tego regionu, to był potężny sukces. Właściwie zaskoczył on nie tylko nas, ale również i wszystkie inne media. Początkowo nie bardzo jakoś tak, można nawet powiedzieć, wierzono nam, że to nasz zespół, po tym jak udało nam się oczywiście udokumentować to było ogromne zainteresowanie mediów, natomiast musieliśmy się napracować nad tym, żeby sami uwierzyć właśnie ten sukces i jeszcze przekonać innych, że właśnie tutaj na Wydziale Fizyki, gdzie tutaj, może tylko powiem, bo zastanawiałem się oczywiście, skąd się ten, w cudzysłowie, fenomen wziął, to jednak to kształcenie analitycznego myślenia na Wydziale Fizyki bardzo nam się tutaj przydało. Jednak praca z cyframi, z wykresami, to jest to, co fizycy lubią najbardziej. A dodatkowo też przydaje się w kampaniach... Oczywiście, marketingowych jako takich. Okay. Może pytanie do Michała jako kapitana laureatów drużyny, tak, która osiągnęła, przypomnijmy jeszcze raz... Top 5 Europy. Top 5 w Europie, czyli polska drużyna top 5 w Europie. Pokonała jakieś 1000 zespołów, które pochodziły z Europy, bo największa ilość tych, ogólnie 2000 zespołów startowało z całego świata, ponad 2000 w sumie, z czego ponad połowa była z Europy, także... Okej, okay, czyli 1000 zespołów pierwszy wniosek z 1000, tak? Tak. W sumie najlepsza z polskich też zespołów, bo około 30 zespołów startowało z Polski i nasz zespół był pierwszy, drugi był też ten z top 15. A skąd pomysł? Chcesz wziąć udział, tak? Czy to po twoim kierunku studiów było, czy zupełnie z innego kierunku ten pomysł? Ja skończyłem informatykę i tutaj w zasadzie tym konkursem, jakby samym marketingiem internetowym zainteresował nas pan doktor, ponieważ szukał wtedy chętnych do udziału w konkursie na wydziale i w ramach seminariów, przedmiotów fakultatywnych wybrałem te zajęcia z marketingu internetowego, no i jakoś tak się potoczyło dalej, że zostałem i tu współpracuję z panem doktorem od jakiegoś czasu. Okej, czyli jesteś po IT, ale... Tak, z wykształceniem jakby jestem programistą, ale zainteresowałem się marketingiem internetowym i teraz to stanowi jakiś taki drugą część mojej pracy. Czyli myślę, że wielu słuchaczy zastanawia się, czy aby przystąpić do tego konkursu, trzeba, nie wiem, w trakcie studiów być chociażby na stażu w agencji, trzeba mieć kontakt z kampanią AdWords, trzeba wiedzieć, czym to się je, czy można tak całkowicie od zera podejść, przystąpić do tego konkursu, jak to wygląda? Można, bo ja nie miałem doświadczenia agencyjnego, nie miałem jakiegoś tam szerszej wiedzy o marketingu internetowym jako takim. Koledzy i koleżanki, którzy przyszli na zajęcia tutaj też w ramach tych zajęć na Wydziale Fizyki, też nie mieli większego pojęcia o tym, więc można startować z wiedzą zerową, ale oczywiście, jeżeli ktoś ma jakieś doświadczenie, czy jakiś staż w jakiejś agencji lub sam coś po godzinach się dokształca, no to na pewno dużo to daje. Widać to po osobach, które współpracowały z nami. A rozumiem, Wojtku, że to jakby po twojej stronie jest też jako zadanie, przekazanie wiedzy tym studentom, tym grupom, które będą prowadzić te kampanie. Jak wygląda przygotowanie? Może o tym powiedzmy, bo konkurs wiemy, że trwa 3 tygodnie, znaczy konkurs. Okres, kiedy jest prowadzona kampania, ale jak wygląda przygotowanie do takiego? Przygotowanie tradycyjnie, przed samą bezpośrednie przygotowanie do kampanii trwa gdzieś około 3 miesięcy. W tym studenci uczą się kwestii wykorzystania systemu Google AdWords do prowadzenia kampanii, jak również wszystkich współpracujących z Google AdWords narzędzi innych, między innymi właśnie głównie narzędzi Google, które służą do analizy. Natomiast sama, przynajmniej w ostatnich latach, właściwie przygotowanie studentów odbywa się przez najlepiej, jeśli się odbywa przez 2 semestry. W pierwszym semestrze uczą się analityki webowej, uczą się zagadnień związanych z pozycjonowaniem, optymalizacją, jak budować serwis. Uczą się pewnych elementów programowania w JavaScript do tego, żeby można było efektywnie wykorzystać automatykę narzędzi Google, dlatego że są to pod tym względem rewelacyjne narzędzia, gdzie można różne narzędzia z zakresu różnej funkcjonalności łączyć poprzez skrypty, wykorzystując chociażby skrypty Google do przetwarzania danych jako wsady do jednych narzędzi, wsady konfiguracji chociażby Google AdWords, wykorzystać funkcjonalność skryptową Google AdWords, która jest pod tym względem jest rewelacyjna.
No i następnie w kolejnym semestrze wchodzimy już ściśle w marketing internetowy, czyli ten pay-per-click, którym właśnie tutaj narzędziem flagowym jest system Google AdWords, w którym studenci bezpośrednio już pracują, uczą się, bazując na narzędziu konkretnie konta Google AdWords, uczą się obsługiwania Google AdWords Editora, dlatego że staramy się, żeby nasze kampanie były na tyle złożone, na tyle skomplikowane, na tyle wymagające zaangażowania się, że nie wystarczy tylko siedzenie jakby w interfejsie webowym, trzeba przygotowywać automatykę programistyczną, trzeba wykorzystywać Google AdWords Editor do tego, by działać na masywnych danych w zasadzie, nie tylko jakichś pojedynczych słowach kluczowych. Czyli w zasadzie można innymi powiedzieć, cały ten proces przygotowywania służy na to, żeby zbudować jakby sieć, mapę, sieć słów kluczowych, dzięki którym te słowa kluczowe będą funkcjonowały jak pewne sensory w sieci, przez które będziemy się starali skomunikować z użytkownikami. Dlatego, że nie ma nikogo lepszego od tego, by nam powiedzieć, jak mamy prowadzić kampanię internetową jak użytkownicy, czyli właśnie ci, którzy są zainteresowani produktami. Ja myślę, że tu padł teraz cytat na sprawny. Będziemy to wykorzystać wielokrotnie. Z sensorami było najlepsze. Dobrze, czyli wiemy, że to jest konkurs. Może Michał byś powiedział, tak podstawowe założenia konkursu, otrzymujemy od firmy Google kupon na kampanię AdWords. I teraz jakby, jakie jest zadanie grupy? Jak to wyglądało? Grupa najpierw musi się zgłosić, zarejestrować w konkursie i opiekun musi ją zatwierdzić. Później musimy wysłać raport przed kampanią. Już musimy przygotować taki raport pre-campaign, w którym opisujemy, kogo będziemy promować, jakie sobie stawiamy cele i co zamierzamy osiągnąć. Później dostajemy kredyt w wysokości $250 na 3-tygodniową kampanię, co w obecnych czasach, przy obecnych stawkach, jakie są w AdWords, to jest niezbyt dużo, ale jakby to nie jest tutaj najważniejsze. No i przez 3 tygodnie prowadzimy tę kampanię, ale zanim ją zaczniemy, zanim napiszemy ten raport, kontaktujemy się z właścicielami tego sklepu lub tej witryny, staramy się wprowadzić pewne optymalizacje na stronie. Tu też warto podkreślić, że dana strona, żeby mogła być promowana jakby w trakcie trwania konkursu, przez ostatnie pół roku od rozpoczęcia kampanii nie może mieć u siebie AdWordsów zainstalowanych. Także już działającej kampanii. Tak. Także AdWords, to też w jakiś sposób utrudnia może. Do tej pory trafiliśmy na sklepy, które nie miały, nie korzystały nigdy z AdWordsu, więc ta ilość pracy była dosyć duża, bo po pierwsze musieliśmy zrobić jakieś działania on-site, takie bardziej też pod kątem wyszukiwarki, które też się przeniosły później na AdWords, skonfigurować wszystkie narzędzia Google Analytics, AdWords, Search Console i tak dalej. No i przygotować tą całą kampanię, te 1000 słów kluczowych, bo nasze kampanie były duże. Ostatnia kampania to jest ponad 50 000 słów kluczowych, które udało nam się wygenerować i zarządzać nimi. No i w trakcie trwania konkursu, no, pilnowania tej kampanii na bieżąco, żeby też wyłapywać jakieś anomalie i żeby nam budżet nie uciekł. Raport przed, optymalizacja w trakcie i raport po. Tak, i raport po zakończeniu kampanii musimy też napisać raport zgodnie z wytycznymi Google'a. No i go wysłać, dopiero wtedy jesteśmy brani pod uwagę. Jak tak słyszę, jak wygląda ten cały proces, to na okres konkursu stajecie się, znaczy wasza grupa, tak, czy te grupy, które biorą udział w tym konkursie, stajecie się taką agencją internetową, agencją reklamową, specjalizującą się w online marketingu. Można tak powiedzieć, tak jest, bo się kontaktujemy z właścicielem sklepu i na bieżąco, jeżeli w trakcie trwania konkursu coś czy się zepsuje na stronie, czy legną jakieś nowe produkty, musimy to też ustalić, wprowadzić zmiany w kampanii, więc jak najbardziej. Okej, czyli to też może jakiś komunikat wypuścimy do właścicieli sklepów, którzy nie mają jeszcze uruchomionej kampanii AdWords. Jeśli się zastanawiają, czy AdWords jest dla nich dobry, czy to będzie dobra inwestycja, mogą śmiało się zgłaszać do ośrodków akademickich w swoich miastach, bo o tym też można powiedzieć, że tutaj w Poznaniu Uniwersytet Adama Mickiewicza jako wiodący podmiot akademicki prowadzi tutaj te kampanie AdWords od wielu lat. I dochodzą studenci pod opieką doktora Wojtka Czarta do tych top drużyn w Europie, ale śmiało można poszukać w swoich miastach ośrodków akademickich, które też. Oczywiście. Czy tu ważne, żeby może zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o sam obszar Poznania, to w naszym konkursie właśnie pod moją opieką brali studenci nie tylko Uniwersytetu Adama Mickiewicza, ale również Uniwersytetu
ekonomicznego, z którym Wydział Fizyki prowadzi wspólny kierunek obecnie pod nazwą Aplikacje Internetu Rzeczy. Poprzednio prowadziliśmy kierunek techniczne zastosowania internetu i wtedy również studenci Politechniki brali udział w zajęciach prowadzonych na Wydziale Fizyki Marketingu Internetowego i automatycznie też mogli uczestniczyć w konkursie. Natomiast oczywiście też nie jest tak, że każdy, kto uczestniczy w zajęciach, automatycznie bierze udział w konkursie. Przede wszystkim muszą być to ochotnicy, czyli osoby, które chcą po prostu zaangażować się. Dokładnie. I z drugiej strony rzeczywiście studenci, którzy nie tylko chcą, ale rzeczywiście pokazują, że chcą, czyli swoim zaangażowaniem wykazują to, że można na nich polegać. Tutaj jest ważna sprawa, że studenci, to nie jest żadna symulacja akademicka, gdzie w zasadzie nikt nie ponosi praktycznie kosztów oprócz samych studentów. Natomiast tutaj prowadzona jest kampania dla realnej firmy, która do tego, żeby przygotować się do tej kampanii, musi poświęcić swoje realne zasoby dokładnie, które być może, znaczy, oczywiście trzeba wspomnieć o tym, że firma nie płaci bezpośrednio, nie ponosi bezpośrednich żadnych kosztów, natomiast przez to zaangażowanie się chociażby czasowe już ponosi właśnie tutaj koszt tego czasu, do tego zaangażowanie pracowników, zaangażowanie programistów, którzy będą wprowadzali na witrynę odpowiednie kody śledzące, czy dostosowywali witrynę do potrzeb optymalizacji witryny. To wszystko jest związane z kosztem, więc żadna agencja promocyjna nie chciałaby mieć w swoim zespole osoby, która nie jest godna tego zaufania i żadna firma nie chciałaby, żeby żadna agencja, która zatrudnia pracowników, którzy nie chcą poświęcić odpowiednio swojego czasu zaangażowania, nie chciałaby, żeby prowadziła dla niej promocję w ten sposób. No skoro już mówimy o agencjach, o korzyści dla klientów, no to warto zadać pytanie, Michał, jakie to są korzyści dla Ciebie? Bo póki co to słyszę, że to jest dużo czasu, dużo pracy poświęconej na projekt, który jest jakby dodatkowym projektem poza studiami, tak? Bo to powiedzmy, można powiedzieć, prócz zajęć, tak? To sam konkurs jakby poza zajęciami. To znaczy ten projekt jest jakby zintegrowany bezpośrednio w zajęcia, natomiast alternatywne studenci, którzy nie biorą udziału w konkursie bezpośrednio, mają inne projekty. Okej. Też dużo czasu jest poświęcone poza, tak online się spotykamy po prostu w ramach przygotowań już do tego zespołu, poza zajęciami na uczelni, także online, to większość pracy na hangoutach. Tutaj można było zwrócić też na to uwagę, że w zasadzie zajęcia nie są prowadzone w taki tradycyjny, klasyczny sposób, gdzie mamy tego nauczyciela prowadzącego w klasie gdzieś tam zajęcia, natomiast właściwie można powiedzieć, że to jest właśnie technika prowadzenia zajęć UPIC i DOS, gdzie studenci praktycznie są wrzuceni w taki nurt edukacyjny i ten prowadzący, czyli ja w tym momencie raczej staram się być mentorem, natomiast główne obciążenie edukacyjne jest na barkach studentów, którzy praktycznie mogą pracować, nie pracują oczywiście, bo ktoś muszą na pewno spać i wypoczywać, natomiast można pracować 24 godziny na dobę ze względu na asynchroniczne połączenie. Już trochę gorzej, już czuję to. W każdym razie jednak możliwości komunikacji asynchronicznej przy pomocy maila i czy bezpośredniej synchronicznej przy pomocy Google Hangouts, który jest perfekcyjny do takiej komunikacji. Właściwie w każdym momencie możemy się połączyć, w każdym momencie możemy wyjaśniać jakieś problemy, jeżeli jest. W każdym momencie zespół może pracować samodzielnie i tak to właśnie się dzieje, że każdy zespół pracuje niezależnie, przy czym jeżeli się pojawiają jakieś problemy, w których ja mogę pomóc, to oczywiście wtedy się angażuję. Natomiast każdy zespół pracuje w taki sposób, że jeżeli pojawia się problem, to musi spróbować przynajmniej rozwiązać ten problem samodzielnie, wykorzystując właśnie te zasoby, które są dostępne na internecie. Dopiero później, jeżeli jest jakiś rzeczywiście faktyczny problem, z którym nie może sobie poradzić, to wtedy jestem angażowany. Nie, to nie jest. Nie. To jest przyjemność. Znaczy oczywiście pojawia się zmęczenie wtedy, jeżeli widać, że część studentów, no to oczywiście zdarzają się takie sytuacje, że ze względu na, bo każdy student oczywiście oprócz tego udziału w konkursie ma swoje życie prywatne i to oczywiście bierzemy to, przecież to jest brane pod uwagę, inne obowiązki, zaangażowania i nie zawsze starczy tego czasu, żeby odpowiednio się zaangażować do tego, żeby samodzielnie spróbować rozwiązać ten problem, no to wtedy jednak staram się motywować studentów, żeby najpierw spróbowali samodzielnie i potem byśmy jakby ten czas zajmowali dostępny mój, dlatego że ja też już mam rodzinę, też mam swoje zajęcia i zdecydowanie bardziej wolę i myślę, że to jest też bardziej efektywne, jeżeli my zajmujemy się ze studentami wspólnie problemami, które faktycznie są ciekawe i zaawansowane, po to byśmy mogli wyjść na wyższy poziom, jeżeli angażować się w jakieś mniejsze problemy, które studenci sami są w stanie rozwiązać. Okay.
Michał, ile milionów dolarów wylądowało na twoim koncie z tytułu zwycięstwa? Znaczy, wciąż czekam. Wciąż czekasz. Powiedzmy realnie o korzyściach dla studentów. Tak? Mm. Jeżeli chodzi o udział i takie nagrody stricte od Google'a, no to my dostaniemy certyfikaty. Zwycięzcy ogólnoświatowi... Imienne certyfikaty. Tak, imienne certyfikaty od Google'a przylecą nas z Kalifornii. Zwycięzcy w skali globalnej mają zapewniony wyjazd tygodniowy do Stanów. Do siedziby Google'a, plus tam jakieś zwiedzanie i gadżety, chyba komputery, jeżeli dobrze pamiętam. Poza tym takie na co dzień, jaka to jest korzyść? Po pierwsze doświadczenie w pracy z klientem. Dla studentów, którzy nigdy nigdzie nie pracowali, to jest doświadczenie w pracy z klientem. Nabranie doświadczenia zawodowego, które umożliwia później zdobycie stażu lub pracy. Także też wiem, że u was byli osoby, które brały udział w konkursie, też później podjęły pracę, więc... Znaczy, bardzo cenne jest też doświadczenie pracy w zespole. I to nie tylko w zespole, ale też w rozproszonym zespole, gdzie komunikacja odbywa się również online. No właśnie, bo to też nie jest typowo tak, żeby powiedzmy cały czas siedzimy na tych zajęciach i współpracujemy, tylko głównie to jest online, więc to też wprowadza pewne utrudnienia, co nam daje jakieś tam dodatkowe doświadczenie i umiejętność później radzenia sobie też w pewnych sytuacjach zawodowych na pewno. No to się zdarza zresztą, że często, że studenci podczas samych zajęć nie mogą uczestniczyć podczas zajęć, później występuje komunikacja właśnie online i ci studenci mogą być w tym czasie zupełnie w innym miejscu na naszym globie. Też w przypadku szczególnie to widać, jak prowadzone są zajęcia dla studentów w wymianie międzynarodowej, gdzie w pewnym momencie studenci po prostu rozjeżdżają się do swoich krajów i zupełnie nie ma zespołu w jednym miejscu i w tym momencie ściśle muszą korzystać z technologii komunikacji internetowej. A może tylko jeszcze dodam, a propos bo tych 250 dolarach, które często zadawane jest pytanie, czy to wystarczy. Może to pytanie w pewnym sensie może pozostawać bez odpowiedzi, czy ono jest w stanie sprowadzić jakiś realny ruch, który przyniesie firmie szerokie zyski. Oczywiście w ciągu 3-tygodniowej kampanii jest to trudno właśnie tą kampanię tak przygotować, żeby ona od razu przyniosła zyski, które będą stanowiły dla firmy kolosalną zmianę. Natomiast zdecydowanie ten budżet wystarczy do przeprowadzenia w cudzysłowie tak zwanej kampanii pilotażowej, gdzie jesteśmy w stanie rozpoznać ten rynek, w jakie obszary tego rynku warto właśnie nasze reklamy przedstawiać. Drugi aspekt jest taki, że nie powinniśmy oczywiście brać może na początek firmy, których możemy się spodziewać, że stawki za kliknięcie będą na tyle wysokie, że nie znajdzie się jakiejś niszy tych stawek, gdzie będziemy mogli rzeczywiście te statystyki na tyle zebrać tych statystyk, żebyśmy mogli się, czy studenci mogli się nauczyć prowadzić tą kampanię. Kolejna rzecz, jeżeli my mamy budżet 250 dolarów, to cała kampania jest przygotowana pod ten budżet. Czyli w zasadzie staramy się dotrzeć do takiego obszaru słów kluczowych, czy witryn, na których wyświetlamy, czy miejsc na witrynach, na serwisach tematycznych, gdzie reklamy są wyświetlane, w których ponosimy taki koszt, który jesteśmy w stanie zaakceptować. Także to jest normalna procedura opłacalności kampanii. Jeżeli jakaś firma nie jest w stanie na kampanię położyć jakichś większych środków, no to poprzestaje na mniejszych środkach i dostosowuje tą kampanię tak, by była efektywna i rentowna dla tych środków, które ma. Czyli po tak naprawdę tym konkursie właściciel tej witryny, która była promowana, naprawdę też od was dostaje informacje, rekomendacje na temat dalszego rozwoju kampanii, czy na podstawie efektów, które udało się osiągnąć, też mu tak naprawdę rekomendujecie, co może zrobić dalej. Tak, właśnie jesteśmy... Korzyść dla tego oczywiście sklepu, tak? Jesteśmy właśnie w trakcie... Podejmę się teraz kontaktowania z firmami, dlatego że poprzez okres oceniania kampanii dostępu do kampanii nie mógł mieć tak naprawdę nikt, żeby nie wprowadzić żadnych zmian, kiedy ta kampania jest przez Google oceniana. Teraz zakończył się proces oceniania przez Google, który idzie zresztą trzyetapowo. Chwilę oczekujemy na ten temat. Tak. No i w tym momencie my jesteśmy w stanie zrobić rzut z tej kampanii, czy udostępnić firmom dostęp do tej kampanii, do odczytu, by mogli sobie pobrać odpowiednie dane, które pozwolą im do kontynuacji tej kampanii. Okej. Okay. No to już skoro zapowiedziałeś ocenę, bo to też pewno wiele osób interesuje, jaka jest procedura oceny kampanii AdWords, tak? No bo tak naprawdę wiemy, że w konkursie Google Online Marketing Challenge promowane są od witryn organizacji non-profit po witryny komercyjne, po strony firmowe. No, szeroki zakres witryn jest promowany. Wiem, że są różne etapy, więc poproszę Cię, Wojtku, o przedstawienie, jak wyglądają poszczególne
na etapy oceniania prac, oceniania kampanii. Czyli jeszcze raz wspomnimy o tym pierwszym etapie, to jest etap, w którym automatycznie algorytm wyprodukowany przez Google, mhm. który nikomu nie jest znany, na jakiej zasadzie działa, analizuje, znaczy oczywiście jakieś, wiemy ogólne zasady, że analizuje 30 parametrów kampanii, czyli 30 parametrów, które jakościowo określają, w jaki sposób kampania jest realizowana po to, żeby określić właśnie jakość kampanii. W drugim etapie z tego rankingu, z tego globalnego rankingu, który jest, ocenia globalnie kampanię pod kątem tych parametrów, wybierane jest 15 najlepszych zespołów w danym regionie. Na tym etapie pracownicy Google, specjaliści z Google analizują te kampanie, w jaki sposób one są ustrukturalizowane, jak jakościowo wyglądają, w jaki sposób studenci prowadzili te kampanie, czy po to, żeby z tych 15 zespołów wybrać 5 kolejnych, 5 najlepszych zespołów, tak zwane top 5 regionu, które to 5 zespołów jest później analizowanych przez zespół jury Google. Czyli wtedy wy wchodzicie razem z innymi jurorami, znaczy, tak, nauczycielami akademickimi. Pod warunkiem, że żaden zespół tak. konkretnego członka jury nie trafił do top 5, bo w tym momencie ten członek jest wykluczony z oceniania ze względu chociażby na to, żeby nie oceniać własnych studentów. Takie są zasady. Konkurencyjnych grup studentów. Tak, czyli ciebie ta przyjemność ominęła w tym roku tak. ze względu na zakwalifikowanie się tej grupy. Tak, no i w tym momencie członkowie jury na podstawie raportów pre-campaign i post-campaign, które studenci przygotowują, najpierw plan przeprowadzenia i implementacji kampanii, potem post-campaign, analizy wyników tej kampanii. Na bazie tych raportów, oceniając samą kampanię i jakość, jury wybiera zwycięzcę regionalnego oraz globalnego zwycięzcę. Nam się niestety jeszcze nie udało być zwycięzcą regionalnym i globalnym. Natomiast polski zespół właśnie ze Szkoły Głównej Handlowej, o których należałoby wspomnieć oczywiście, którymi się opiekuje, bo to już cały zestaw zespołów, dr Tymoteusz Doligalski. Oczywiście pozdrawiamy. Zapraszamy na rozmowę. Oczywiście. Znalazł się już, znaczy wygrał konkurs globalnie, także był światowym zwycięzcą. I przy tym jeszcze zespoły Tymoteusza były przynajmniej dwa razy zwycięzcami regionalnymi. Także ogromny sukces polskich zespołów. Także chciałbym z tego miejsca też pogratulować i jestem pełen podziwu. Także polscy studenci jak najbardziej mogą. Można powiedzieć, że można wygrać w konkursie, który tak naprawdę jest ogólnoświatowy, organizowany przez amerykańskiego giganta. To wcale język, tak, nie jest barierą językową. Tak, nie ma barier językowej, bo te raporty, które piszemy, ten pre-campaign i post-campaign, nie muszą być wcale po angielsku, tylko mogą być po polsku. Bo później wyznaczone osoby z Google tłumaczą je na język angielski, jeżeli zespół się zakwalifikuje oczywiście do tego ścisłego finału, gdzie panel będzie już oceniał. Dzięki. Tak, jeżeli chodzi o kwestię pisania raportów, jak najbardziej z tym, że jeżeli chodzi o kwestię uczenia się i przygotowywania do konkursu, to język angielski jest w pewnym sensie dokumentacja, kluczowy. Tak, bo najświeższe materiały są po angielsku z tej branży, także dokładnie. Jest to wskazane, ale no... Może to jest czytanie. Udział w takim konkursie jest idealnym sposobem oczywiście. Do nauki technicznego języka angielskiego, bo to też powiedzmy sobie jest dość specyficzny, marketingowy, ale też dużo jest informatyczny, dokładnie informatyczny, więc żeby poznać system reklamowy AdWords, dużo dokumentacji jest w języku angielskim, więc może nie jest barierą ten język angielski, ale łatwo można się nauczyć, bo kiedy nam będzie zależeć na tym, aby ta kampania była jak najlepsza, będziemy przetrząsać te tutaj stosy jest, dokumentacji. Tak. Znaczy na wagę języka angielskiego też podkreśla to, że dzięki temu studenci mogą uczestniczyć, staramy się robić to właśnie co roku, uczestniczyć też w webinariach przygotowywanych przez pracowników Google, czyli ze źródła w języku angielskim możemy słuchać o tym systemie i w ogóle o narzędziach Google, więc jak najbardziej skazane. Okay. Może na koniec, jakie plany na przyszłość, Michał? No, top 5 już masz. Czy są ambicje, aby spróbować możliwości, czas, aby spróbować zakwalifikować się
zwycięzcy regionalnego, a być może globalnego. Czy w ogóle przyszłość swoją karierę wiążesz z marketingiem internetowym? Chciałbym zakwalifikować się, ale no też jakby tutaj, co jest istotne, potrzeba mieć status studenta lub doktoranta, więc nie wiem, jak to będzie w przyszłych latach wyglądało. Planujesz zakończyć, czy zakończyłeś studia? No można tak to powiedzieć. Co do kwestii zawodowej, no to po części się zajmuję też, jakby, jak wspomniałem, jestem z jednej strony programistą, a z drugiej strony jakby tutaj złapałem tego bakcyla marketingu internetowego, no i gdzieś się tym zajmuję też dodatkowo. To jest niezła mieszanka wybuchowa. Dobry programista. Ludzie się dziwią z reguły, że jak programista jeszcze kwestie marketingu, coś tam orientuje się, to już jest... Dokładnie. Niespotykane na polskim rynku. Myślę, że to jest przyszłość, jeśli chodzi o rynek pracy. Na pewno jest rozchwytywany. Tak. Wiem, że też zespoły, które z Warszawy prowadzone pod okiem doktora Doligarskiego, jeden z zespołów założył swoją agencję po zwycięstwie w tym konkursie. Także widać, że ten konkurs też pomaga studentom być może obrać dalszy kierunek rozwoju. Jakie są twoje plany? Kontynuować. Kontynuować. Ja chciałbym oczywiście zaprosić tutaj studentów, którzy się nie boją zwycięstw, nie boją się pracy na kierunek technologie komputerowe na Wydziale Fizyki. To jest kierunek dla pierwszego stopnia, czyli studia licencjackie. Zajęcia są też prowadzone na studiach drugiego stopnia. To są aplikacje internetu rzeczy, który jest to kierunek prowadzony wspólnie z Uniwersytetem Ekonomicznym. Zapraszamy też studentów, którzy chcą uczyć o marketingu internetowego po angielsku na studia w programie, czy na kurs w programie AMUPAI. To jest kurs, który jest dla studentów wymiany, natomiast studenci polscy również mogą uczestniczyć w tych kursach. Także... To jest kurs online, tak? Nie. Znaczy kurs, nie to źle powiedziałem, to są zajęcia monograficzne z wykładem i z ćwiczenia. Okay. Studenci z Erasmusa korzystają, którzy przyjeżdżają, mogą sobie wybrać po prostu w ramach siatki przedmiotów. Czyli dalsze plany, zwycięstwo regionalne, następny krok, zwycięstwo globalne, być może oba naraz. Miło by było, natomiast najważniejsze jest to, żeby jednak ten rynek marketingu internetowego się w naszym kraju rozwijał, bo jednak to jest kluczowa branża obecnie dla ekonomii. Nawet nie ma żadnych wątpliwości, że obecnie właśnie umiejętność wykorzystania internetu do prowadzenia działalności ekonomicznej wpływa bardzo silnie na gospodarkę całego kraju, więc jeżeli uda nam się w ten sposób wykształcić kadry dla naszego kraju, które będą poprawiały sytuację ekonomiczną naszego kraju, to jest dokładnie to, o co nam chodzi. Zresztą właśnie wspomnijmy też o tym, że tak jak u nas prowadzone są zajęcia z marketingu internetowego w ramach kursu akademickiego, również i w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie jest taki kurs, kierunek i biznes, który kształci właśnie pod kątem marketingu internetowego. Podsumowując, konkurs Google Online Marketing Challenge. Może wziąć udział każdy student. Czy student chociażby tutaj w Poznaniu Uniwersytetu Przyrodniczego może przystąpić do tego konkursu, może się zgłosić do ciebie? Jak najbardziej. Znaczy w tym przypadku prawdopodobnie potrzebna jest jeszcze zgoda dziekana danej uczelni, tego studenta i zgoda dziekana Wydziału Fizyki, natomiast w przeszłości nie było żadnych trudności. Czyli każdy student bez ograniczeń, nawet bez znajomości języka angielskiego, chociaż przydaje się. Na bieżąco, co będzie się mógł oczywiście uczyć tego dokładnie języka. Dokładnie. Bez znajomości kampanii AdWords pozna tak naprawdę. No, trzeba wspomnieć, że szczególnie AdWords. Nasze pierwsze zespoły to byli studenci, którzy z marketingiem internetowym w ogóle nawet nie słyszeli nic na ten temat, bo to był ten okres, kiedy ten marketing internetowy dopiero się rozwijał. Zresztą twoja praca magisterska, jedna z pierwszych w historii w ogóle świata, wydaje mi się, też była właśnie w tej tematyce. Zresztą można wspomnieć, że ten sam kurs właśnie, który jest od 2008 roku, jest jednym z pierwszych w świecie, bo w tym momencie ten marketing internetowy się rozwija. Dopiero rozwija, czyli Poznańska Uczelnia, jeden z pierwszych kursów. Także jestem dumny z tego powodu. Gratulujemy, jest z czego być dumnym, skoro już wspomniałeś. Tutaj warunki właśnie na Wydziale Fizyki temu sprzyjały, dlatego że w tym czasie był utworzony kierunek informatyki stosowanej. Szukaliśmy właśnie tych obszarów, nowych obszarów rozwoju informatycznego, czyli gdzie moglibyśmy rozwijać, w jakim kierunku moglibyśmy rozwijać naszych informatyków, więc nie byliśmy obciążeni praktycznie niczym, ani
klasycznym marketingiem jako takim, ani jakimś klasycznym spojrzeniem na informatykę, mogliśmy tą informatykę naszą kształtować w taki sposób, jak kształtował się rynek w tym czasie, więc skoczyliśmy właśnie w ten marketing internetowy, między innymi właśnie razem z tobą, bo w tym momencie można powiedzieć, że i studenci byli moimi oczami i uszami tego, co się dzieje w ogóle na rynku. Też więc motywowali ciebie do... Dokładnie Bartku, tak, bo nie byłem ze względu na to, że w cudzysłowie zamknięty w tych murach uczelnianych, pracując nad fizyką, dlatego że z wykształcenia jestem fizykiem, nie byłem w stanie tak naprawdę śledzić wszystkiego, co się dzieje, jak się odbywa ten postęp, dzięki właśnie wam, którzy wchodziliście w te nowe działki. Obserwowałem wasz rozwój, zaleta taka, że właśnie pod tym względem, uważałem, że wszyscy studenci, którzy piszą dyktowane prace magisterskie, no jest to pewne obciążenie, że ta praca magisterska jest bardziej pod promotora niż pod studenta, więc ja starałem się właśnie w taki sposób dobierać magistrantów, by jednak oni byli zaangażowani przede wszystkim i wspólnie wchodzimy w tym obszarze, w ten marketing internetowy po to, by rozwijać go. Mnie bardzo cieszy, że środowisko akademickie, uczelnie faktycznie zbliżają się do biznesów, tak? Mamy to połączenie. Powoli mamy naprawdę bardzo blisko do nawiązywania współpracy, bo tak się bardzo często narzeka o tym, że jednak te środowiska takie akademickie są mocno oderwane od realnego biznesu. Studenci kończący studia tak naprawdę dalej nie wiedzą, czym mogą się zajmować w życiu, tak? Nie mają żadnego doświadczenia. No tutaj po tym konkursie widzimy, że kończysz studia i masz bardzo fajne doświadczenie. Doświadczenie pracy jako agencja. Nic tylko zakładać swoją agencję albo podpinać się pod czyjąś agencję, tak? Bo masz już takie doświadczenia. Biznesy z okolic, tak? Uczelnianych też niosą z tego tytułu korzyść. Także z każdej strony idą korzyści z udziału w tym konkursie Google Online Marketing Challenge. Więc myślę, że nie trzeba bardziej zachęcać studentów do udziału w tym konkursie, w szczególności jeśli marketing internetowy, internet ich interesuje. Idealny krok. No i taka wiedza z podstaw nawet samej optymalizacji strony pod kątem wyszukiwarki jest, myślę, że każdemu webmasterowi przydatna, bo nadal widać duże braki, jeżeli o to chodzi. Także nawet programistom, którzy nie chcą mieć strony marketingu, myślę, że to doświadczenie i wiedza, że coś takiego jest i jak to trzeba robić, będzie przydatne. Czyli jeszcze dodatkowo dużo więcej wiedzy spoza kampanii AdWords w trakcie tego konkursu, czy w trakcie kierunku, tak, który tak, prowadzisz, też dowiadują. Tutaj z jednej strony AdWords, z drugiej strony też analityka, no bo musimy analizować te dane, czyli Analytics plus optymalizacja on-site, SEO i też jakieś działania poza stroną off-site też, to jest taki mieszanka wybuchowa. I taka jeszcze najbardziej bazowa sprawa to jest temat narzędzi internetowych do komunikacji pracy w zespole, w grupie, który myślę, że jest cenny do tego, że z jednej strony ja jako prowadzący zajęcia mogę wykorzystać do prowadzenia właśnie rozproszonych zajęć, a z drugiej strony studenci mogą wykorzystać to do pracy rozproszonej online, rozproszonej lub nie, bo oczywiście to narzędzia może wykorzystywać każda osoba indywidualnie do tego, by nie nosić z sobą laptopa czy jakiejś pamięci zewnętrznej i trzymać wszystko na internecie, dokumenty przy pomocy chociażby Google, dokumentów Google. Okej. Coś jeszcze do dodania, Michał? Zapraszam serdecznie do udziału. Studentów i doktorantów. Zapraszamy do doktora Szarta. Ja dziękuję bardzo za spotkanie. Dla mnie to była trochę sentymentalna podróż, tak jak doktor Szart wspomniał. Kilkanaście lat temu broniłem pracę magisterską z pozycjonowania stron, gdzie promotorem moim był dr Szart i bardzo mnie cieszy, że ten kierunek i te studia dalej się rozwijają. Do usłyszenia, do zobaczenia na następnym live'ie. Dzięki.